No hej, witam ponownie. W tej lokacji zaczniemy od zebrania paru sztuk złomów oraz z tego co pamiętam jeszcze tu będą jakieś części do broni. A co ważniejsze, za chwilę też poszerzymy naszą kompanię o kolejnego członka, a raczej członkinie. Od razu jak ją dodamy do naszej drużyny, to wracamy do Arki. Ma ona broń. Zwiększymy jej poziom, żeby obrażenie mieć większe. I dodajemy ulepszenie. I wracamy. No i trzeba znowu przetuptać tą samą trasę. Tym razem tu już nic nie musimy zbierać, więc prosto ścieżką. Tutaj może coś będzie. O, za autem. A, na tę chwilę z tych drabinek nie będziemy jeszcze korzystać. Wybieramy się w drugą stronę dokładnie. I znowu tuptamy. Tutaj czeka na nas dwóch przeciwników. Konkretnie chodzi o dwa dzikie psy. Także przygotować się możemy na raczej proste walki. O, mamy pierwszego. Tego załatwimy po cichu. Mamy kuszę i drugą cichą broń. Właśnie do tego. No i szukamy sobie dalszych części złomu. O, jest i drugi dziki pies. Tego już pro forma odstrzelamy jak leci, jak co mamy pod ręką akurat. Już nie został kto by nas usłyszał. I możemy dokończyć zbieranie. Złomu nigdy dość. O, a tutaj proszę. Cóż to nam to? Ho, ho, kapelusz. Kapelusz dla naszej pięknej damy. Zakładamy. Przyda się. No i powoli ruszamy w stronę kolejnej lokacji. A nie, wróć. Wracamy do bazy naszej, do Arki. I tutaj trzy rzeczy. W barze wykupujemy ulepszenie do koktajlu Mołotowa. Tak. Do sklepu teraz udamy się po zakupy. Potrzebujemy w sumie trzech granatów. Mi brakuje jednego. Uzupełnijcie, jeżeli wam brakuje. I po trzecie wykupujemy skillę dla naszej damy, czyli super ścięgna. I drzewoluba. No i dokładnie. No, reszta bez, na razie tutaj bez zmian. No i wracamy. Wracamy na szlak. Dzięki. Do następnego. Hej.